Proszę Państwa, znajdujemy się na słynnym wśród Czatkiewiczów w skwerze Oleandrów, gdzie mieliśmy kręcić zwiastun, jednak nasi aktorzy zaginęli tajemniczo, za to my mamy możliwość obserwowania pięciorga wandali. Przepraszam, co Państwo robili tam na tym dachu? No, planowaliśmy tutaj takie popełnić zbiorową anihilację. Jak się pan do tego ustosunkuje? Nie było między nami żadnego stosunku. Nigdy. A ja na przykład pamiętam ten moment, kiedy Hubert mówił o klamce do serca Paczyśniaka. Właśnie. Jezu. Zróbcie mu kleski. Nie wyglądał. Już o to prosiłem. Nie, bo tak. Jestem fanką Niki Tutorials. O Jezu. Ona ma taką szpachlę. Tak, tak, jesteście profesjonalistki, ja proszę. Wzięłyście we trójkę i tak wyszło, że jestem jakiś... No bo nie masz różu. Proszę mi powiedzieć, co pan tu robi? Przyszedłem. Generalnie moja praca polega na tym, że siedzę przy stoliku i słucham tej samej piosenki w kółko, a później jeszcze raz. Później jeszcze raz, a później jeszcze parę razy tak w kółko. Następnie słucham jej jeszcze troszeczkę, siedzę, a później jej słucham. Jak się pan czuje? Znaczy, ja to mam taką sprawę, że jesteśmy w klubie komediowym, więc powinno być śmiesznie. A nie jest? A jest? Ja się śmieję. A, to spoko. Dzień dobry. Jak się pan czuje po zakończonej produkcji? Mimo jakichś dokrętek w trakcie, uważam, że efekt jest satysfakcjonujący. Osiągnąłem mniej więcej właśnie tą emocję. Myślę, że ten film, to dzieło zostanie docenione zarówno przez szerszą publiczność, jak i przez krytyków. Czy była jakaś rzecz, która zaburzała pana wizję? Ja w tym miejscu może zacytuję słowa Andrzeja Wajdy. Konkretnie z planu pana Tadeusza wywiązał się taki dialog między panem Andrzejem a... Właściwie Andrzejem, jesteśmy na ty. I między Andrzejem a Sobocińskim wywiązała się taka rozmowa. Andrzej mówi do Piotrka: widzisz, Piotrusiu, takie piękne słońce świeci, mgły wstają. Piękny dzień się zapowiada, ale przyjdą ci aktorzy i wszystko spipo. Drugiej właśnie jakiegoś takiego przytłoczenia, jakiegoś marazmu i degrengolady. I właśnie tutaj w tym klimacie gdzieś czerpałem z twórczości Davida Lynch'a. Ale...